gdy my rozrzucaliśmy obornik na polach, zostawiliśmy naszą firmę taktyczną, żeby zrzuciła trochę zboża na przyczepy. I nieoczekiwanie stało się coś niemożliwego. A mianowicie chłopaki, no w połowie przyczepy, w połowie roboty bądź nie, skapli się, że coś tu się urwało. No i chcieć nie chcieć, teraz musimy tą przyczepę wykiprować. Znaczy to nawet nie jest na spawie, tylko puścił no, ten kawał złomu. To nawet nie jest na spawie, tylko no, nie wytrzymało presji. No trochę tego chłopaki nasypali. To ja przebiorę zatankowanie. Kampil odczepia lejek. Opryskiwacz szeryfowi zamontowaliśmy. A zaraz będzie jechał z kolejną dożywką na przężyto. Ze mną dwa gremliny dzisiaj. A my jedziemy już zaczepić brąkę. Kamila dzieło sztuki, który sam Kamil spawał. Mieliśmy prędzej taką starą brąkę, a tutaj Kamil wziął któryś rok, pospawał. O, taką dość konkretną bronę zrobił. Brąkę już mamy zaczepioną. Jeszcze tylko kosmetyczne poprawki jadą i można ruszać. Nanieść małe poprawki. Gdzieś tutaj już puszcza na spawie. Tak się ta nasza brąka prezentuje. Najlepszy produkt zrobiony, podstawa. Także ten produkt musi być, bo jak się zacznie pienić, to... Chłodno, żeby zrobić zabiegi fungicydowe, to w tej chwili zrobimy dorzewkę. Mocznik, siarczan magnezu, troszkę bazfoliaru i dodamy miedź syntetyczną. Zacznę od tej łąki. O dziwo, dużo krytowin nie ma, ale fajnie się te łąki drapnie, obudzi się je troszkę. Jedne mamy tak steryzowane dość konkretnie przez krety, to przydałoby się je uwalcować, no ale tego nie ma dużo, tylko szkoda specjalnie ściągać bale z tego. I tak tych kretowin nie było widać, ale teraz jak sobie tak drapię, to wam powiem troszkę i tutaj jednak jest. Jednak
wory mylą. Wyskakiwało od dziadu. Tutaj, kurde, tych kredowin nawyłaziło. Jak widać, tutaj ogólnie zbytnio dużej ilości kretowin nie ma. Właśnie na wiosnę ta darni, ona jest zbyt zwarta. Też często widzimy takie zamszenie. Stwarza się taka warstwa takiego profesjonalnie mówiąc filcu. I po prostu my dzięki temu właśnie brunowaniu powodujemy, że tlen do właśnie do roślin, do tej wierzchni warstwy zaczyna docierać i po prostu ta darń jest pobudzona po prostu do życia na wiosnę. Jest to prosty zabieg, no, zwykłe po prostu drapanie, a robi robotę. Tak, ja sobie tutaj tak jeżdżę w kółko. Kamil potem pojedzie do właśnie na gospodarstwo rodzinne podrapać łąki. My nie mamy dużo łąk, my nigdy nie interesowaliśmy się łąkami z tej racji, że my po prostu nigdy nie mieliśmy zwierząt na naszym gospodarstwie. To też mieliśmy tam jednego konika, tam dwie kózki. No i prędzej tam mój tata miał parę świnek, ale to nie jakaś tam wielka hodowla tak naprawdę. I po prostu z parę lat temu dopiero te łąki tak zaczęliśmy dobierać. Nie ma ich dużo. So, idę poprawić brąki. Zostań tu. Zostać. Poprawić brąki. Co chwilę mi się tutaj, kurde, któraś niestety wyczepi. A to Kamil by musiał mi tutaj po prostu bardziej to zgiąć ze sobą. Żeby mi to nie wypadało. To jest.
trzymają na razie. Gramimy do siebie. Jeszcze raz. Tutaj nazad. Nie poradzę. Jest jak jest. Fajnie, elegancko ten mój chłop to pospawał. Ale no kurczę, no to bym mógł zrobić lepsze. Mi się co chwilę wypinają te bronki. Tą część skończyłam. Jadę jeszcze w połowę wioski. I później Kamil już pojedzie do rodziców. Gremlin. Ale już chyba. Obserwator numer jeden. Ale blubka pięknie już kwitnie. Teraz mamy Wielkanoc, moi drodzy. Ale Wielkanoc, kurczę, ten rok tak szybko po prostu ucieka. Dopiero się zaczął, a już mamy, moi drodzy, zaraz kwiecień. Oczywiście wszystkich głów nie bronujemy, także tutaj tylko te, że tak powiem, lepsze, bo tam niektóre to tam są takie tak dramatycznie wyschnięte i tam ledwo co rośnie. A też mamy trochę tych dzierżawionych, bo tak jak mówiłam, nas nigdy łąki po prostu nie interesowały, bo my nigdy nie mieliśmy bydła, tak, nie mieliśmy zwierząt, tak, żeby te łąki były potrzebne. Także już teraz, chociaż nie będą mi się te bronki wypinać. Ktoś powie, że czemu mamy je na odwrót, te brony? Nie potrzebujemy, żeby jakieś wielkie dziury robić w tej darni. Tylko chodzi o to, żeby tylko tutaj od dołu są śruby i te śruby już robią robotę, już naruszają fajnie tą darń. Także też dlatego ta brona jest odwrócona, te bronki. No, dzisiaj naprawdę ciepło, wiosennie. Ale ja zaczynam te łąki, a szczepaczy, moi drodzy, zaraz szczeli mi 700 motogodzin, także no! No i jednak mi się odczepiło, coś widzę znowu. Mimo że młotek wjechał, to kurde, jeszcze mi się tu dziadostwo odczepiło. Pieruńskie. Także skubane, wyleź wylazło, ale wleź już nie chcę, już nie będę kombinować. Mam na szczęście ostatni przejazd. Tyle to jeszcze dam radę z pieruństwem. Także robimy wymianę. Kamil teraz przyjmuje Dojcza. Jedzie na rodzinne gospodarstwo. Jak my to mówimy, na zasiedmiogórogród. Po drodze ogarnie jeszcze parę działek i elegancko firma idzie. Tutaj Kamil działa na przężycie, tutaj zamiast szeryfa, ale to nie wiem, gdzie to skleję. Ale tutaj muszę dodać załącznik odnośnie mojego bronowania, bo wczoraj na Instagramie jeden oczywiście specjalista, który się do mnie doczepił, że moje profesjonalne włókowanie naszą bronką przerobioną przez Kamila gówno daje i że tylko nakrętki ścieram? Niemniej, moi drodzy, wiadomo, że włóka to nie jest i włóką to nie będzie.
Aczkolwiek na nasze potrzeby, na ilość naszych łąk, a my nie mamy dużo łąk i też nie włókujemy wszystkich, na zabieg, który jest wykonywany raz do roku, szkoda inwestować w nowy sprzęt, w drogi sprzęt. Żeby to jeszcze na polu było. Tak, żeby to się właśnie na pole przydało, bo pamiętam, że my kiedyś kupiliśmy tą oryginalną włókę, żeby to na pola właśnie jeszcze szło właśnie użytkować. Ale to nie zdawało rezultatu i my ją po prostu oddaliśmy, wtedy tam nie było problemu żadnego. Niemniej, wracając tutaj do tej naszej bromki. Też może mój błąd, bo ja nie pokazałam tego, nie wieszłam ściągnika i nie pokazałam, jak z tyłu ta łąka wygląda. Albo gdzieś nie przybliżyłam z ręki, bo też mi się wydawało to rzeczywiste, bo tak gołym okiem to było widać, jak to pole jest po prostu podrapane. Nie, że te kretowiny się rozbijały, to pole było podrapane, ta łąka. Nakrętki drapały. Czyli jednak, moi drodzy, nakrętki drapią, ale specjalnie jeszcze pojadę wam to dograć, pokazać, jak to jest podrapane. Wiadomo, że to nie jest tak gęsto podrapane, bo włóka, wiadomo, tych szpiców, tych zębów ma znacznie więcej, a tutaj jest jednak brona i ma szerzej rozstawione te nakrętki. Ale jednak to robotę robi i też robi według nas lepszą jak takie profesjonalne włóki. Niemniej na nasze potrzeby to starczy. Także moi drodzy, jak na zabieg, który na naszym gospodarstwie wykonujemy tylko raz do roku, to no nie opłaca się być nad gorliwie profesjonalnym. Nam takie bromki wystarczają. Także można samemu po prostu podziałać.